Łukasz Starowiejski, zapraszam do programu Historia bez tabu, czyli tego nie uczą w szkołach. Dziś wydaje się to oczywiste. Z perspektywy ponad 30 lat, nie ma wątpliwości: PRL musiał upaść. Z powodów gospodarczych, politycznych, sytuacji międzynarodowej, wówczas jednak, pod koniec lat 80., wcale nie było to takie pewne. Zresztą, czy rzeczywiście upadek komunistycznej Polski był pewny? Jak do tego doszło i jak próbowano Polską Republikę Ludową reformować? I reanimować. Będzie też o drodze do dialogu, czyli o rozmowach przy okrągłym stole, który dla jednych jest symbolem sukcesu, dla innych utraconej szansy, a nawet zdrady ideałów. Dziś porozmawiamy w historii bez tabu z moim gościem, doktorem Michałem Szeperskim z Muzeum Historii Polski, autorem książki Dziki Wschód Transformacja po Polsku. Kłaniam się, witam. Zacznę od fut pytania futurystycznego. Czy wyobrażasz sobie taki scenariusz, że do dziś żyjemy w jakimś, jakimś rodzaju PRL-u? Wyobrażam sobie, nie mam z tym żadnego problemu, zastanawiałem się nad tym, e, pisząc tę książkę i nie bez kozery jest tam jeden z rozdziałów, który nazywa się e, e, właśnie PRL nie, za, nie zaistniały lata, lata 90. Tak, wyobrażam sobie, e, w, tylko jedna rzecz. E, rok 95 to był rok, kiedy w rzeczywistości, tej prawdziwej rzeczywistości, Aleksander Kwaśniewski został prezydentem trzeciej RP, ale można sobie łatwo wyobrazić scenariusz, w którym w tym samym 95 roku, ale w tej alternatywnej rzeczywistości, Wojciech Jaruzelski przestaje być prezydentem PRL, a tym drugim prezydentem PRL zostaje Aleksander Kwaśniewski. W książce tłumaczę, dlaczego, dlaczego to było możliwe? Bo generalnie cała ta książka na tym się zasadza, że nic nie musiało być tak, jak było. Będziemy o tym rozmawiać. Jak mógłby wyglądać ten PRL? W oczach chociażby tych możnych komunistycznych działaczy, czyli na przykład Wojciecha Jaruzelskiego, czy Sława Kiszczaka, Messnera itd. itd. Ale zacznijmy od tego backgroundu. Powiedzmy sobie trochę o tych latach 80. To był roller dla Polski. Początek lat 80. Solidarność, wielka, wielki entuzjazm. Potem ten zjazd, a nawet upadek, w przepaść stanu wojennego, stagnacja, beznadzieja. A później znów taka powolna właściwie nie zmiana, ale kruszenie muru, bardziej bym powiedział, eee, coś się chwieje. Tak. Tak, rzeczywiście jest. To, to jest historia Polski opowiedziana z perspektywy politycznej. ta perspektywa polityczna jest ważna. Ja w swojej książce te, te lata 80. jednak określiłem raczej mianem dekady szarej, nieciekawej, nudnej, takiej, która, od której się chciał uciekać na rozmaite sposoby. Chciał się uciekać w, w używki, w, w alkohol nadziei. Ale może o drugiej połowie lat 80. bardziej uh -huh. niż o Solidarności i stanie wojennym. To prawda. Rzeczywiście, rzeczywiście bardziej tak, bo, bo, bo ten wybuch w początku lat osiemdziesiątych 80 Solidarność to jest ogromna nadzieja, to jest kumulacja tej nadziei i zawiedzenie tej nadziei. I nie ma przypadku w tym, że Polskę w latach 80., już licząc całość dekady, opuściło ponad milion, ponad milion osób. Ponad milion Polaków wyjechało z kraju, a wyjeżdżając nie zakładało powrotu. To, były, to była emigracja na stałe. Milion osób to jest ogromna utrata utrata krwi i utrata wartościowych obywateli, najczęściej wierzących. Ci młodsi, lepiej wykształceni, albo przynajmniej tacy, którzy byli gotowi wziąć na klatę rozmaitego rodzaju e, no, takie, e, trudności życia na, 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 na zachodzie. I, I to... ucieczka w nowy świat. Tak. Na przykład, tak jak się dawniej mówiło o dzikim zachodzie, to e, te pokolenia z XIX wieku, ci ludzie najbardziej aktywni jechali do Stanów zaczynać nowe życie. Tutaj wystarczyło jechać do Europy albo też do Stanów, To e, no, czy... była krótsza. Tak, dokładnie, dokładnie tak było. I, 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 I wychodząc z tego, że, że tak wyglądała ta Polska, e, to znaczy, Część ludzi wyjeżdżała, część wyjeżdżała tylko na pewien czas. Część nie rozważała w ogóle takiego wyjazdu i dlaczego tak było? I w jaki sposób ci ludzie lat 80. potem budowali już rzeczywistość lat 90. -tych? Jakie są relacje pomiędzy tymi dwoma dwoma światami? O tym, jest, o tym jest moja książka i wydaje mi się to niezwykle interesujące. Jak to jest, że obok siebie są dwie tak bardzo różne dekady. Powiedzieliśmy lata 80., tak jak scharakteryzowałeś, na początku nadzieja, ale potem tak naprawdę przepaść. I bardzo mozolne wygrzebywanie się ja z tej przepaści. Ja pamiętam te czasy, byłem nastolatkiem. Trochę czułem się, czytałem swoją książkę, jak, jak taki bohater, jeden mm. z tych bohaterów, niemych, bohaterów tej książki. Bo pamiętam tę szarość, pamiętam ten i brak nadziei. To znaczy, myślało się, że ten PRL będzie zawsze. Ten wielki sąsiad, wielki brat będzie zawsze. Mogło coś się tam zmieniać, ale to tak naprawdę i tak nie mamy szans być na tym świetlistym zachodzie. Moje pierwsze wrażenie, najważniejsze wrażenie z pierwszej wyjazdu za granicę, pod koniec lat 70. stacja benzynowa, rozświetlona, pełna towarów, coś jakby jak wylądowało w kosmosie. Że tego nie mamy szans nigdy osiągnąć. Tak, to prawda. Ja dorzucę jeszcze inną rzecz. Jest taka książka, która bardzo niedawno się ukazała Ani Dobrowolskiej pod tytułem Nie tylko Chałupy. To jest, to jest uwaga: historia polskiego naturyzmu. Ruchu, który generalnie w latach 80. osiągnął w Polsce swoje apogeum 83-90. I to jest przykład takiego. Podkreślam skrajnego marginesu, co znaczy, że tych ludzi po prostu było bardzo, bardzo mało, ale byli niezwykle barwni, to znaczy, potrafili sobie taką bańkę, banieczkę nawet stworzyć, gdzie, gdzie żyło się zupełnie inaczej, inne inna moralność, innego rodzaju zapatrywania, innego rodzaju no, funkcjonowanie w sensie, w sensie jak najszerszym, więc można było lata 80. w Polsce nad Wisłą przeżyć kolorowo. Natomiast to były maleńkie bańki, jeżeli chodzi o taką dużą historię, historię z wspólnotową, historię nas Wszystkich, to lata 80. -te kolorowe nie są. Kolorowe są tylko banieczne. Wiadomość o Polsce. Wiadomości o Polsce wszędzie teraz niewiele. Cytuję z Twojej książki zresztą jeden z dzienników jeden z dzienników pisanych wówczas. Wiadomości o Polsce, zacznę od początku, wszędzie teraz niewiele. Po prostu nic się nie dzieje i nie mają o czym mówić. Tak jakby coś w Polsce zamarło. No i chyba tak jest. Ludzie pogrążyli się w beznadziei, w rozgoryczeniu i apatii. E Rzuciliśmy ten obraz tego, tej Polski, tej, tej rzeczywistości, ale jednak coś się dzieje pod kon... w drugiej połowie lat 80.. Przede wszystkim wszystko się chwieje. Ten świat, który nam się wydaje absolutnie stabilny i nienaruszalny, on pęka. Pęka ZSRR i pęka też tak naprawdę Polska. Tak, chciałem powiedzieć, że taki paradygmat, mądre słowo, historyczne, ale, no ale skoro historia bez tabu, to teraz rzućmy paradygmat, czyli taki rodzaj myślenia, taka pewna struktura myśleniowa, że oto Polska tamtego czasu nie była już państwem totalitarnym, to znaczy takim, w którym, w którym terror, w którym takie, takie twarde struktury odgrywają kluczową rolę i nie, nie było to państwo, w którym rządzący mieli taką ambicję, aby ci rządzeni byli po prostu po prostu manifestowali na zewnątrz przynajmniej swój nieustanny taki zachwyt faktem, że są rządzeni przez komunistów. Więc w tym sensie Polska państwem totalitarnym nie była. Natomiast struktura tamtego świata była totalitarna. W tym sensie, że gdyby nie w 85 roku, w marcu 85 roku, gdyby nie Michał Gorbaczow i to, że został on szefem, jak się okazało, potem ostatnim komunistycznej partii Związku Sowieckiego, to nie byłoby tego chwiania się. Dlaczego? Hmm. Dlatego, że to była taka y, konstrukcja polityczna, a co za tym idzie, też jakby wszelaka inna, ekonomiczna i po trosze społeczna, którą można było wprawić w drgania wtedy, kiedy. Kiedy się poluźniło ten gorset, no, gorset kontroli administracyjnej, kontroli partyjnej, to zrobił Michał Gorbaczow. Tylko chcę to tak hasłowo rzucić, bo nie, dzisiaj nie mówimy o historii politycznej. I to faktycznie się w, w Polsce też zaczęło szybko objawiać, bo okazało się, że Wojciech Jaruzelski, a więc ówcześniej lider Polskiej Partii Komunistycznej, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jak się ona nazywała, był zawsze człowiekiem, który chciał być prymusem. I on tym prymusem faktycznie chciał być również u Gorbaczow. Gorbaczowa. Wcześniej chciał być u Breżniewa i dlatego wprowadził stan wojenny. No ale w 1986 roku już inne wiatry wieją. Gorbaczow mówi: Nie, nie, teraz będziemy bardziej liberalni. I co robi Jaruzelski? Jest liberalny! Proszę bardzo, dlaczego nie wypuszcza, wypuszcza więźniów politycznych? I, i potem rok po, miesiąc po miesiącu, tydzień po tygodniu, dzień po dniu właściwie, zmieniają się kolejne rzeczy w Polsce. Państwo się wycofuje z rozmaitych przestrzeni, które do tej pory kontrolowało. To, to, to może być ekonomia. Można za, zakładać firmy. To się nie dzieje od razu, ale stopniowo. Coraz więcej tej wolności jest między y, rokiem, nie wiem, 87, a 89. W początku roku 89 Polska opanowuje już coś takiego, co czasem się nazywa, to ładne określenie, rewolucja szczęk. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym są szczęki, to nie film z Rojem Scheiderem, choć hmm. też, tylko taki rodzaj straganu bardzo specyficzny, który ja jeszcze pamiętam, myślę, że Łukasz też pamiętasz. Polowe. I u, u łóżka polowe. przede wszystkim, prawda? Tak. Uże, rewolucja u, u łóżek, po, łóżek polowych i, i szczęk. I tam wielki handel, bez, hmm. bez kontroli. Dlaczego bez kontroli? Ponieważ komuniści nie chcą tej kontroli mieć. Dlaczego? Ponieważ jak ją sprawowali, to nie było towarów, a wtedy ludzie się burzyli. Komuniści zatem mówią, dobra, my dajemy mniej kontroli, ludzie uzyskują więcej odpowiedzialności sami za siebie, no ale wtedy mają też więcej, mając więcej odpowiedzialności, muszą się po prostu zająć swoim dniem codziennym. Przy okazji mówimy o kolejnym micie, ugruntowanym przez Wojciecha Jaruzelskiego i, i, i tam grupy związane z poprzednią władzą, że tak naprawdę my weszliśmy, Polska weszła na drogę reform, bo tak Chciała elita ówczesnej władzy. Tak naprawdę to impuls poszedł z zewnątrz, a nie od wewnątrz. To nie było wewnętrznego impulsu. Myślę, że myślę że w dużej mierze tak było, chociaż to pewnie jeszcze jest bardziej skomplikowane. Wrzucając tylko szybko dwa kamyczki, jeszcze to jest po pierwsze ogromna moda globalna, to znaczy to jest myślenie, myślenie Ronaldem Reaganem, który wtedy hmm. jest niezwykle charyzmatycznym, dobrze wyglądającym, w ogóle no, człowiekiem z zupełnie innego świata niż ci z, 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 z... no Znowu tutaj to, to jest Cooper, a nie Reagan, ale to... ale to mógł być też Reagan. To prawda, to prawda. Ronald Regan jako, jako postać charyzmatyczna, ale to jest też jako symbol e, reganomiki tego, co dzisiaj nazywamy neoliberalizmem, takiej twardej, monetarystycznej polityki. Pani Thatcher oczywiście także. Mm -hmm. I to jest taka moda, e, która mówi, no dobrze, przedsiębiorca, przedsiębiorca, przedsiębiorcy, przedsiębiorstwo, bądźmy wszyscy przedsiębiorczy. E, w dzienniku telewizyjnym, czyli takim, takich e, wiadomościach czy 19.30 z, tamte, z tamtego czasu, tylko właśnie komunistycznej, e, e, mówiono Potocznie przedsiębiorczy jest ten człowiek, który ma dużo pieniędzy. I to pięknie pokazywało. Przedsiębiorczość kojarzyła się z pieniędzmi. Mm -hmm. Z pieniędzmi, które ma się, z dolarami, które się ma, ma w kieszeni. I to, jest, i, I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no to, to nie jest tak, że ci komuniści ostatnich lat, ci, ci, którzy byli nawet i w partii wysoko, że oni nie chcieli właśnie mieć po prostu pieniędzy nie chcieli mieć, nie chcieli nie chcieli, um, mieć. chcieli mieć, chcieli chcieli nie tylko być, chcieli również hmm. mieć. I to to nie takie cały nie ale tak. Fiata na talon albo dwa fiaty na talon czy jakąś wilę, tylko jeszcze więcej. Albo kupioną w wannę, jak, Stan jak Stanisław hmm. Ciosek w połowie lat 80., gdzie musiał się a Stanisław Ciosek był wtedy ważnym politykiem hmm. polskim, takim powiedzmy, nie wiem, numerem no w pierwszej dziesiątce polskich hmm. ważnych polityków i on musiał się zapisać na listę i po trzech miesiącach dostawał przydział na, na wannę. wanny, no jakiś kuriozum kompletne. Z tego powodu również ci komu Którzy byli bardzo wysoko w partii, nie chcieli już tego systemu. Ale to, że się systemu nie chce, to byłoby wszystko za mało. Potrzebny był ten Gorbaczow. Potrzebny był Gorbaczow. I przechodzimy do Polski. Okej, okay. idziemy krok w krok za Gorbaczowem. Prymus idzie tuż za swoim pryncypałem. A nie, słuchaj, wejdę ci tu w słowo. Jedno, jedno zdanie powiem. Gorbaczow powiedział o Polsce jako o laboratorium pierestrojki, więc trochę zrobił coś innego. Wziął tego Prymusa, przyjrzawszy mu się wcześniej i puścił go przodem. To troszkę tak było z Polską. Okej, okay. no to szybko o tym początku zmian. Kiedy to tak naprawdę przyszło do, 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 do PZPR-u ten, ten pomysł, że robimy, zaczynamy. Jest taki e moment y -y -y. zwrotny. Jest bardzo dobre pytanie, kiedy by, to, kiedy by to mogło być. Chyba jednego takiego jednej takiej sekundy nie ma, i może nawet dla komunistów to jest źle, że jej nie ma, bo gdyby przyszedł taki moment i, i załóżmy Wojciech Jaruzelski powiedziałby: Dobrze panowie, bo tam pani zasadniczo nie było, albo też się z nimi specjalnie nie liczono, dobrze panowie, to my w tym momencie zaczynamy zmiany. Towarzysze jeszcze cały czas. Tak, oczywiście, oczywiście, Jak jasne. Już? jasne. Towarzysze, choć, choć, pano, choć forma panowie też się zaczęła tam coraz częściej w końcu w lat 80. pojawiać, a zatem towarzysze zmieniamy. Nie było takiego momentu. To znaczy te zmiany zachodziły, one były spóźnione, one, były, one się ciągnęły, one były opóźniane przez kumptatorstwo Jaruzelskiego, który był przekonany, że trzeba reformować, ale może wystarczy zrobić tylko pół kroku, a nie cały krok, a może zróbmy ćwierć kroku. I to właściwie, nie odnosząc się w tym momencie do żadnych konkretnych przykładów, bo tych byłaby, byłaby cała masa, dobrze, może jeden. Takie na przykład referendum z 1987 roku, to było, a to, to referendum dotyczyło tego, czy chcesz... Człowieku, już oczywiście z głowy nie przywołam tej, tych pytań, które tam były. Czy chcesz, żeby po, po tam okresie dwóch, trzech lat prawda, trudności było w, Polsce, było, było w Polsce dobrze? Dwa punkty tak naprawdę. Radykalne uzdrowienie gospodarki i polski model głębokiej demokratyzacji życia politycznego. Wyrzuciłem te wszystkie zdania słowa poboczne, które powodowały, że to referendum było nieczytelne w swojej treści, no dokładnie. ale to chodziło o te dwa punkty, i społeczeństwo powiedziało. No chciałbym się pokazać to, co Kozakiewicz pokazał w Moskwie, nie pokażemy tego. Ale nie pokażemy tego, ale to też, jest, to też jest zabawne, że po pierwsze te pytania ostateczne, one były niezrozumiałe. Dobrze, mm. że ich nie, nie, nie zacytowałeś, bo moim zdaniem, wiesz, czytałby się dwie minuty i wszyscy by posnęli. Więc to mm. kompletne kuriozum, a na, doda na dodatek te pytania zostały zatwierdzone przez samego Jaruzelskiego na 20 dni przed, przed referendum. No kto tak pracuje? W jaki sposób ty chcesz kogokolwiek przekonać? To mniej więcej tak, jakbyś wybierał sobie na 20 dni przed tegorowni prezydenckimi podejrzewam kandydata na prezydenta. To dokładnie, to czy znaczy, działamy po nowemu, wszyscy mówią, a tak naprawdę działamy, działamy po staremu. Kuriozum kompletne. Mówiliśmy o tym referendum. To jest taki punkt zwrotny. Zacytuję historyka Jana Skurżyńskiego. Komuniści, nie uzyskawszy aprobaty dla swoich projektów reformy systemu, przegrali wszak również coś w rodzaju głosowania nad wotum zaufania. Ale to był już rok 87, końcówka roku 87. Te próby reform zaczęły się wcześniej. Na front zmian został skierowany Zbigniew Messner. Dobrze pamiętam imię? Tak jest. I on zaproponował tak zwaną drugą reformę. Drugi etap reformy. Drugi etap. Proszę. Tak, tak. Tak było. Znowu, gdybyśmy weszli w to bardzo głęboko, to byśmy ponudzili. Problem bowiem polega na tym, że te, te pomysły na reformy, one były wszystkie bardzo podobne. Drugi etap reformy gospodarczej, to w ogóle też nie brzmi specjalnie po polsku. Dlaczego drugi etap? Ponieważ to tworzyło takie przekonanie, że to jest nawiązanie do Pierwszego etapu reformy, a ten pierwszy etap reformy, to rzekomo są, jest pierwsza połowa lat, lat 80. to były głównie reformy cen. Co to jest reforma cen? To jest po prostu podniesienie cen. To przede wszystkim. I to na zwykle tym to drastyczne. Bardzo drastyczne, bardzo drastyczne w roku 82, i potem w 88. I w 82 w stanie wojennym to nie wywołało szerszego poruszenia, bo nie mogło. Natomiast w 88 wywołało strajki, które potem zatrzęsły, zatrzęsły Polską, miały bardzo poważne były później konsekwencje. Kluczowa sprawa jest taka. Że te pomysły reform, one się sprowadzały do tego, żeby dawać troszkę więcej wolności, ale troszkę więcej wolności. I takim problemem, który do końca PRL-u nie został w ogóle rozwiązany, ale to jest też problem, z którym się nie, 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 nie uporało yy, kierownictwo sowieckie. To znaczy, i co z własnością? To znaczy, dzisiaj żyjemy w demokratycznym kraju, gdzie jeżeli masz biurko, jeżeli masz mieszkanie, jeżeli masz jakąś inną ruchomość, samochód na ten przykład, to jesteś jego właścicielem w sposób niepodzielny, jasny, prawo własności jest nieograniczone. Natomiast jeżeli chodzi o, o okres przed 1989 rokiem w Polsce komunistycznej, to, to były bardzo duże ograniczenia prywatnej własności. Istniała marksowska własność osobista, typu no szczateczka do zębów faktycznie jest twoja, no umówmy się. Natomiast, tak. jeżeli chodzi już o mieszkanie na przykład, no nie, spółdzielczy ty z niego korzystasz, ale ono nie jest twoje, ty je dostałeś, nie możesz, nie możesz go łatwo zbyć, nie możesz go, nie możesz go przekazać. Dlaczego to jest takie istotne? Możesz tak żyć, jeżeli jesteś, nie wiem, robotnikiem, absolutnie niczego robotnikom nie ujmując, ale jeżeli próbujesz prowadzić własną działalność gospodarczą, to musisz mieć kapitał. Skąd masz mieć ten kapitał? Jeżeli nie masz własności, to nie masz kapitału. I te próby reform gospodarczych, one zawiodły przede wszystkim z tego powodu, reforma polityczna, czy gospodarcza przede wszystkim Rakowskiego, już dużo późniejsza, nawiązuje do niej dlatego, tego, że, że ona, ona była przekroczeniem Rubikonu. De facto ustawa tak zwana Rakowskiego z grudnia 88 roku powiedziała, że, że wszystko, co nie jest wszystko co nie jest zakazane, jest dozwolone, jeżeli będzie no bardziej o... liberalne... Nie w historii Polski. I chyba. tak było. I tak było. I to jest, to jest zupełnie niesamowite i to nie jest kwestia, może inaczej, to jest kwestia, w której się zgodzą ludzie tak różni, jak, jak nie wiem, Rafał Ziemkiewicz i nie wiem, jakieś nazwisko tutaj lewicowego powiedzmy, publicysty można by pojawić. Nie wiem, podejrzewam, że Michał Sutowski powiedziałby, mhm. powiedziałby by to samo. I ja, ja, ja powiem to samo jako, jako badacz. Inna sprawa, na ile to była mądra decyzja, z tak wszystkiego bez, bez żadnych hamulców. To jest inna historia. Kl to jest klus sprawy. Dosłownie z jednym zdaniem, jeżeli pozwolisz, jak patrzymy na tą końcówkę lat 80., Nawet trzy, Dobrze, to... Dobrze, ale, ale, ale tak treściwie. Otóż... Y komuniści w ten sposób chyba jednak po prostu pojmowali reformy, a może po prostu byli mieli takie poczucie, że znajdują się już tak bardzo pod ścianą, że stopniowo oni właśnie wymontowywali wszelkie takie no, bezpieczniki, powiedziałbym. I tak się stało z reformą właśnie z tą ustawą Wilczka Rakowskiego. Znaczy, możesz robić wszystko i proszę bardzo, i nie ma kontroli. To otwiera drogę do rozmaitych patologii. I taka bardzo... Może nieznana z nazwy, ale bardzo ważna ustawa z 24 lutego 1989 roku o szczególnych warunkach e, działania gospodarki, reformowania gospodarki narodowej. Ona otworzyła drogę do uwłaszczenia nomenklatury, bo chodziło o. Ja jestem przekonany, że komunistom generalnie chodziło o, o to, żeby, żeby dać impulsy rozwojowe, żeby tej gasnącej gospodarce naprawdę spowodować, żeby. Zwłaszcza że... o tym z góry. Messner, Wilczek tak, tak, wydaje mi się, absolutnie. że mieli, mieli naprawdę dobre chęci. Be z dyskusji Rakowski w tym sensie też, też nie, nie był człowiekiem, który chciał tutaj pieniądze pod siebie, pod siebie zagarnąć. Nie mówię oczywiście w ten sposób o całej nomenklaturze, ale chodziło o to, żeby usunąć jak najwięcej tych, jak to się wtedy mówiło, ograniczeń administracyjnych, żeby wlać tam więcej życia. Natomiast, i tutaj też odwołuję, odwołam się do sformułowania Dziki Wschód. Tam ten właśnie Dziki Wschód się zaczyna, hmm. bo to jest 89 rok, to jest moment, kiedy my mamy jednocześnie Służbę Bezpieczeństwa, czyli naprawdę bardzo mało sympatyczną, tajną policję, która potrafiła jeszcze w 80 roku dokonywać rozmaitych skrytobójstw i, i w ogóle była straszną i ohydną i haniebną e, instytucją. Do tego była stworzona. Do tego była stworzona, naturalnie, ale mówię o tym dlatego, mhm. że to mamy z jednej strony, a z drugiej strony mamy coraz bardziej wolny rynek, na którym mhm. można e, zacząć robić naprawdę ogromne pieniądze, oczywiście nie złotówki, dolary, no bo złotówka e, skokowo traci na wartości w 89 roku w bezprecedensowy sposób i jednym, i tutaj ostatnie zdanie na ten temat, e, w, e, kiedy w sierpniu 89 roku rząd Rakowskiego, to była jedna z jego ostatnich decyzji, uwolnił ceny żywności, to, to, to spowodowało nieprawdopodobne przyspieszenie inflacji, nieprawdopodobny spadek cen, spadek, przepraszam, poziomu dochodu, poziomu życia Polaków i to był kolejny przykład tego, że, OK, no, żeby, żeby zmienić sytuację, musimy ściągnąć te administracyjne e, prawda, ograniczenia. A tymczasem te administracyjne ograniczenia, uwaga, one czasem, no, dzisiaj powinniśmy to lepiej rozumieć, one czasem temu właśnie służą, żeby e, nie wiem, chronić grupy słabszych, żeby nie pojawiali się Ale Mamy na co dzień z tym do czynienia. Energia elektryczna, tak. woda i tak dalej, to są takie rzeczy, które, które państwo co pewien czas narzuca, albo tak. cały czas narzuca, jak ceny energii na przykład. Tak, jak najbardziej. I to... To, I to miało swoją, miało swoją istotność, i tutaj po prostu istotny, ja diagnozuję to jako, jako coś, o czym warto pamiętać. Państwo się wycofuje. Ze swoich takich funkcji, których jednak byśmy, myślę, przynajmniej, przynajmniej mogli oczekiwać w cywilizowanej Europie w, w końcu XX wieku. Dziki Wschód pojawiał się, jeżeli mówimy o XIX wieku, w Stanach Zjednoczonych, o Dzikim hmm. Zachodzie, to Dziki Zachód jest taką przestrzenią, gdzie jeszcze jest mało państwa. No hmm. może jest jakiś szeryf, ale on właściwie jest sam, musi sobie ze wszystkim radzić, naprawdę, chałupniczo. Od razu westerny wszystkie przychodzą do głowy, ale one odzorowują po części tę historię Dzikiego Zachodu o której nie będziemy rozmawiać. Oczywiście. Tak, dokładnie. I, I ja powiem tylko tyle. Szeryf na dzikim zachodzie był, a na dzikim wschodzie nie bardzo. E 4 lata, mniej więcej, próbowali komuniści sami reformować. 3-4 lata, to już mniejsza z tym, tę gospodarkę, to państwo. Dlaczego to się nie udało? Własność, to powiedziałeś, to jest ważne. Tak, ja myślę, że tak naprawdę odpowiem klasyczną odpowiedzią, to znaczy, nie było poparcia społecznego dla, tego, dla tych form reformowania kraju. Innymi słowy, komuniści mieli główny, główny pomysł taki, będziemy z pewnymi rekompensatami, ale. Przede wszystkim podnosić ceny. Mhm. I na to w 80 ja, roku pamiętam, że podnoszenie cen to regularnie. To jest historia naszych wystąpień narodowych w 70 roku, tak naprawdę w 80, jeszcze wcześniej to w 76, w tak, 56 tak. to też wszystkie, o to, o to chodziło. Tak naprawdę tak. zapalnikiem było podwyższenie. Tak i w 88 strajki, które zaczęły się to są strajki, które strajki z roku 88 to są strajki kwietniowo-majowe, tak zwane wiosenne, mm. potem ze strajki sierpniowe, letnie, ale tak naprawdę strajki jak zaczęły się w lutym 88 roku to mam takie poczucie, że zasadniczo nie, nie zakończyły się do, końców, do, do, do końca funkcjonowania komuny. Nie było poparcia dla reformowania ekonomii bez reformowania polityki. I to jest chyba najważniejsze. Mm -hmm. A to powiedz mi, czy powiedzieliśmy na początku programu, powiedziałeś, że wyobrażasz sobie PRL, Bis, CIS, wszystko jedno, jaki tam by nie był. No to w takim razie, co. co Czego zaniedbali komuniści, żeby na przykład, nie wiem, pójść drogą Wietnamu na przykład. Nie Czy... ja rozumiem twoje pytanie. Oczywiście i... to jest zupełnie inny świat i zupełnie inna kultura. Jest, ale są, do pewnego stopnia to jest porównywalne. Przemoc. Zabrakło przemocy, z, zinstrumentalizowanej na chłodno, na zimno stosowanej przemocy. E, tę przemoc, e, na przykład wprowadzeniu drugiego stanu wojennego. E, jest, jest taka książka Piotra Haca o, o właśnie rozważaniach i pomysłach wprowadzenia stanu już wtedy wyjątkowego, ale to byłoby bis ze stanu wojennego z, z roku 81. w latach 87, 8 albo 9. Na skutek, no, by, no, to każde państwo ma taki, musi mieć taki, taki plan, gdyby się coś złego działo w państwie. I gdyby w, w, Wojciech Jaruzelski, gdyby siła państwa była odpowiednia to to byłoby na stole. A to nie było na stole i to widzimy bardzo jasno. A dlaczego nie było na stole? Znowu Gorbaczow. Gorbaczow jest takim, dla mnie ja o tym też piszę w książce, jest takim czarnym łabędziem, to znaczy taką czy w naszym wypadku białym łabędziem. Czarny łabędź to jest taka katastrofa. W się... z możliwych białych łabędzi ze wschodu. Dokładnie tak. Bo Żaden car nie był taki miły. Bezdyskusyjnie. Nie było drugiego takiego, takiego polityka rosyjskiego, no bo rosyjskiej narodowości, który by tak dobrą rzecz zrobił rezydując na Kremlu. Dlaczego u najbielszym z białych? Dlatego, że właśnie zrobił rzecz piękną, bo czarne łabędzie to są takie katastrofy, które się pojawiają znikąd, nie można ich przewidzieć, a takiego białego łabędzia też się nie dawało, e, nie dawało przewidzieć. Michał Gorbaczow zrezygnował z e, używania jakiejkolwiek przemocy, e, a kiedy wrócił do niej, bo nie można powiedzieć, że tak zupełnie, zupełnie, ale kiedy wrócił do niej przede wszystkim na przykład w początku 91 roku w odniesieniu do, e, do, do Wilna, do, 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 do Litwinów, którzy proklamowali wówczas niepodległość, to okazało się to nie Skuteczne. Padli zabici, i oczywiście hańba tym z czerwonymi gwiazdami, którzy do nich, do nich strzelali, Wtedy, ale to, to, już było było późno. Późno. to już było za późno. za I późno I możemy się cieszyć, że w Polsce nikt się na to nie zdecydował. I podkreślę jedną rzecz. Myśmy to wielokrotnie słyszeli od, od polityków komunistycznych tamte, tego ostatniego zaciągu, że oni nie chcieli, to już było za późno. To mogłoby być naprawdę zupełnie inaczej. Władimir Putin jest dla nas memento. Władimir Putin rozpoczął inwazję na Ukrainę w 20. Drugim roku, dzisiaj to wiemy, 24 lutego 22 roku, mając jakieś absolutnie absurdalne przekonania o tym, co zrobi Zachód, to znaczy wy, i też to zrobi Ukraina, wjadą te tanki rosyjskie już teraz, chociaż zachowują się zupełnie jak sowieckie, do Kijowa i, i, i po prostu, i będzie, i będzie po herbacie. Czy będzie nie wiem. Republika Ukraińska, czy tam niezależna, czy nie niezależna, czy to 10, będzie tak. jak PRL, czy to będzie włączone, to wszystko jedno. Dokładnie wiesz, 10 godzin, 10 godzin i, będzie, i, i będzie po Ukrainie, a tu okazuje się, że Ukraińcy mówią, nie, to jest, to jest ich Ziemia, i oni giną bohatersko i walczą. To mogło, mogłoby się wydarzyć i właściwie nawet powinno się wydarzyć w końcówce lat 80. Znaczy powinno w sensie takim, że to, jest to byłby taki scenariusz, który pasowałby tak. do władzy komunistycznej. Tak, no chwała Bogu oczywiście, że tak się nie wydarzyło. Mówiliśmy o tym takim scenariuszu bardzo czarnym, ale w sumie realnym, gdyby nie Michaił Gorbaczow, e, czyli przemocowym wprowadzeniu, nazwijmy to reform i utrzymaniu przemocowym komunizmu. To się nie wydarzyło. I polscy komuniści stanęli trochę pod ścianą. Bo tak, referendum, sami się przyznali do porażki tak naprawdę. Sami liczyli głosy, mieli dobrą, dużą wprawę w liczeniu głosów, więc mogli, mogli wygrać to referendum, ale nie wygrali. Reformy, no nie działają. Kraj coraz bardziej jest tak na krawędzi, no coraz więcej tych strajków. Wałęsa się uruchamia. Ludzie patrzą, że coś tu nie gra, że ta, 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 ta skała, ten beton gdzieś pęka. No i postanawiają, że sami nie dadzą rady. Kiedy taka decyzja była, żeby dopuścić opozycję? Maltretowaną przez wiele lat opozycję do projektu zmiany państwa. To jest sierpień, 80, sierpień 88 roku, końcówka strajków letnich z 88 roku. Na jednym z, jednym tam z plenów, czyli plenarnych posiedzeń komitetu, komitetu Centralnego, czyli tej teoretycznie najwyższej władzy partyjnej, zostaje podjęta decyzja, że, że takie upoważnienie, że, że oto. Jakieś rozmowy z opozycją mogą się zacząć. To była wielka rzecz, bo od 13 grudnia 1981 roku Jaruzelski i jego reżim twardo odmawiali jakiegokolwiek uznania, że istnieje jakaś opozycja. Nie było żadnego Lecha Wałęsy, szefa NZZ Solidarność. Nie było, bo najpierw, znaczy fizycznie oczywiście było, ale nie uznawano go za osobę, z którą można rozmawiać. Nie, nie, nie uznawano go za osobę inną, aniżeli tylko publiczną. To był pan Wałęsa. Jest taki znany, na pewno pamiętasz, rysunek. Jacka Fedorowicza, prawda? Jakby nie, nikomu nieznany mężczyzna, yy, druga połowa XX wieku, i to oczywiście yy, o, ołówkiem rysunek, rysunek Wałęsy, co jest jawną kpiną z tego, jak to komuniści próbowali Wałęsę yy, kompletnie zdezawuować. czasem Wałęsa wraca, spotyka się z Kiszczakiem, to jest 31 sierpnia 1988 roku i sprawy zdają się nabierać tempa, i one tak jesienią 1988 roku to nabierają tego tempa i to, to zwalniają, bo z jednej strony komuniści chcą się dogadać, yy, czując tą, tą swoją słabość, no to będę Solidarność też była bardzo słaba. Jeżeli się w, wspomni to, co już tam dobre, 25 lat temu wspominał Jarosław Kaczyński, wówczas bardzo bliska postać Lecha Wałęsy. Dziś to aż trudno sobie wyobrazić. Ale podobnie też Bronisław Geremek, obaj wówczas, no wszyscy zjednoczeni w Solidarności, mówili, że było ogromnym zaskoczeniem negatywnym dla Solidarności, że w 88 roku Polacy, no nie wkurzyli się bardziej, nie stanęli przeciwko komunistom ostrzeń, A nie było tego. I w, ostatecznie, bardzo długa to jest ta droga jesieni 88 roku, ale, ale udaje się, tam bardzo ważną rolę odgrywa Mieczysław Rakowski, który próbuje przejąć inicjatywę. Komuniści mu, taką, mówią o nim jako o takiej zosi samosią, tutaj teraz pokażę Solidarnościowcom, że jednak komuniści dadzą sobie radę sami, nie dają sobie rady sami. Debata Miodowicz-Wałęsa, w której Miodowicz zostaje znokautowany absolutnie przez Wałęsę, retorycznie oczywiście. Znakomita rzecz, wszystkich gorąco zachęcam, żeby przesłuchać to, bo jeżeli ktoś ma wątpliwości jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy Lech Wałęsa był absolutnie wybitnym, w tamtym momencie historycznym, absolutnie wybitnym mężem stanu, to obejrzawszy tę debatę, nie będzie miał tej wątpliwości. Nie, moim zdaniem nie można mieć wątpliwości, bo Lech Wałęsa zachowuje się tam w sposób niebywały. Trybun ludowy, ale genialny. Mówi mu rzeczy mądre, mówi prostym językiem, a Alfred Miodowicz jest, jest, jest oszołomiony. I te argumenty, które tam padają, to są bardzo ważne argumenty w dyskusji o Polsce tamtego okresu. W końcu przychodzi początek. Roku 1989 partia y, zostaje zmuszona przez Jaruzelskiego, wtedy już autentycznie zmuszona, Jaruzelski grozi swoim odejściem, żeby usiąść do, żeby wyrazić zgodę. Partia ma wyrazić zgodę do tego, żeby komuniści usiedli przy okrągłym stole. Przerwę ci, bo chciałem się zapytać, dlaczego ta opozycja siadła do tych rozmów. To jest bardzo dobre pytanie. Jest taka znakomita książka o psychologii okrągłego stołu, która ukazała się w wieloautorska rzecz, Adam Leszczyński, a może Grzelek, pamiętam, Andrzej Friszkę, także Janusz Rejkowski. Taka dyskusja na temat tego, jak to w ogóle było możliwe, jak zostało zbudowane zaufanie. sąd psychologia okrągłego stołu. Przecież to są więźniowie jeszcze. Tak, dokładnie. Kilku lat. Do tego... To są ludzie maltretowani przez wiele lat. Ja do Fakt, tego że wielu z nich, wielu z nich wcześniej z korzeniami w PZPR. Tak, ale wielu a z nich bardzo... nie. Ale wielu nie. nie. A absolutnie. To, to jest jedna to jest jedna z kluczowych, to jest jedno z kluczowych pytań. Są różne warianty odpowiedzi, no to jedne takie powiedziałbym bardziej pragmatyczne, żeby nie powiedzieć cyniczne, że oto tak Esbecja rozumowała w, w tajnych dokumentach, że oto nie, nie, oni usiądą, bo mają poczucie tak, takie, że za nimi są młodsi, to znaczy są, jest, rośnie nowe pokolenie, bardziej radykalne, NZS, nie wiem, Piotr Kwieciński, jako jeden z takich bardzo, no, bardzo znanych i takich krewkich liderów, którzy się, którymi jest za nic PZPR. Tam dyskusja, dyskusja z, 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 z Żaka z Gdańska w luty 89, albo dyskusja Leszka Millera w stołówce KC styczeń 89, to pokazywało jak w gruncie rzeczy lekceważące, to jest zresztą zrozumiałe, miało podejście to najmłodsze pokolenie opozycjonistów do, do, do komuny. I to jest takie tłumaczenie, ok, no to teraz Michnik, też oczywiście Wałęsa, Kuroń, oni siądą, bo, bo to jest ich ostatni moment. No ale to jest jedna część odpowiedzi, która... Po, po trosze, może, może mieć i pewnie, pewnie jakiś sens, ale ale myślę, że oni mieli świadomość, po prostu mieli tego świadomość, że nie ma innej drogi, jeżeli się chce wyciągnąć Polskę z, z poziomu, jak to czasem się wtedy mówiło, Bangladeszu. Przepraszam hmm. wszystkich mieszkańców Bangladeszu, ale to jest język z tamtej epoki, pokazuje, hmm. jak bardzo Polacy, nie wiem, w jaki sposób Polacy sami myśleli, myśleli o sobie. Więc odpowiedzialność za państwo jest taka książka Adama Michnika z 1985 roku, takie czasy, czyli rzecz o, o, o kompromisie. Jak się okazuje, Wojciech Jaruzelski przeczytał ją dopiero w roku 1991, a z tam już grubo musztarda po obiedzie. Natomiast to była książka, w której Michnik wykładał swoją filozofię tego, że trzeba się dogadać z komunistami, choć oczywiście oni nas biją, my ich nie znosimy, czy może wręcz żywimy wobec nich jak najgorsze uczucia. Ale jeżeli Polska ma w ogóle jakkolwiek funkcjonować, trzeba się z nimi dogadać. Więc myślę, że, że to pomieszanie takiego głębokiego moralnego imperatywu, że, że trzeba, bo inaczej po prostu Polski w ogóle nie będzie i pragmatyki, to jest ta. To, to, co motywowało, to jest to, co motywowało opozycję, opozycjom. Tymi, którzy siedli do stołu. Tymi, siedli do A to była stołu. taka no, elita zdecydowanie tak. I szeroki, szeroki tak. front tej, tej opozycji, bo i od lewa do prawa tak no. naprawdę e, tak było. Natomiast pojawiają się po latach oczywiście takie analizy, że, e, że to było niepotrzebne, bo bo Polska mogła, bo Polsce narastało ten komunizm i tak musiał upaść, a w Polsce narastały takie nastroje rewolucyjne. Jest sporo takich takiej tezy, że, że wybuchłaby rewolucja. Wtedy by wszystko się zmiotło i wtedy wszystko od nowa można byłoby budować i dopiero wtedy byłaby naprawdę. Dobra, niepodległa Polska. Tak, mój serdeczny kolega z Instytutu Pamięci Narodowej, z którym miałem przez lata przyjemność pracować, pan dr Piotr Gontarczyk, jest jednym z takich historyków, którzy utrzymują, że tak by było. Ja nie mam takiego przekonania, nie zgadzam się, nie podzielam tej opinii. W swoich tekstach raczej wskazywałem na to, dlaczego wydaje się, że, taki, że do takiego buntu by nie doszło, że byłoby o niego bardzo trudno. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no powiedzmy, że nawet, że, że jednak ja się mylę i doszłoby do niego, to byłby bunt. Ja. No, który byłby się, prawdopodobnie skończył, skończył tragicznie. Trudno sobie wyobrazić, ja nie chcę nawet tutaj pisać scenariuszy alternatywnych. Co dłużej jest, tak naprawdę. Tak, ale, ale, to, ale to z pewnością byłoby, ja to oceniam jako rzecz, która byłaby dla Polski niedobra. I teraz powiem tak, Leszek Miller, z którym miałem okazję kilka dni temu rozmawiać, ówcześnie bardzo ważna postać w, w, na szczytach władzy komunistycznej, taka, taka postać właśnie, że młody, młody komunista, on powiedział z perspektywy lat 30-35 już, od 89 powiedział, że okrągły stół to jest najważniejsze, jego zdaniem, najważniejsze wydarzenie w historii politycznej Polski w XX wieku. Nawet jeżeli przesadził, to wydaje mi się, że nie jest to przesada bardzo duża. To, że y, obie strony... Y, ale dajesz, wiesz, argument tym przeciwnikom, tak, zwolennikom rewolucji, bo jeżeli cytujesz Leszka Świadomie Millera, to powiedziałem. Tak, dokładnie, dokładnie. Świadomie, świadomie to powiedziałem i ja, to, ja, to, ja teraz y, pokazuję, że Leszek Miller mówi coś takiego, ale sam, y, no, sam z komunizmem... Y, y, wierz mi, nie mam nic wspólnego. Urodziłem się w roku 1986, do idei się nie, nie poczuwam. Jest mi ona, by tak to najdelikatniej rzecz, rzec, mocno, mocno daleka, ale mam poczucie, że to, że doszło do rozmów okrągłego stołu i do, do tego, że to raczej porozumienie, a nie, a nie wybuch, to to jest po prostu bardzo dobre, ponieważ w jakimś sensie powiem tak, rewolucja jest łatwa. Oczywiście ludzie giną i to łatwe nie jest, ale, ale łatwe jest powiedzieć nie. Do widzenia. To jest takie, mhm. to jest taka, to jest bunt trzylatka, nie? Mówimy nie, tutaj się, niech oczywiście... To teraz, akurat razie... miałeś mniej więcej tyle lat wtedy. No, być może no, to w mnie, roku. By mnie by wypadało powiedzieć nie, dosyć tego, dosyć tej och ochydnej czechosłowackiej kaszki, której nie znosiłem je jeść, choć i tak przecież wystana. Chcę tutaj, prawda, czegoś, czegoś zupełnie innego, innej jakości. Dialog jest trudny, dialog jest też obarczony mnóstwem ryzyk, temu, że trzeba zaufać wczorajszemu Katowi, nie wszyscy chcieli podać, Władysław Frasyniuk nie podał ręki Czesławowi Kiszczakowi na początku obrad Okrągłego Stołu i co tutaj mam powiedzieć, doskonale go rozumiem, sam bym Czesława Kiszczaka, no, no, nie, nie chciałbym mu tej ręki, ręki uścisnąć to są rzeczy idealnie zrozumiałe po latach to jest, te, te krytyczne uwagi one są tym bardziej jeszcze zrozumiałe, no bo widzimy, że ten kompromis Okrągłostołowy był no jak to każdy kompromis, był gdzieś spotkałem się w połowie, gdzieś w trzy czwarte drogi, wszystko jest nieidealne, niedoskonałe komuna nie została w pełni, w pełni właśnie, czy też nawet zgoła w ogóle osądzona. Tego szkoda, tego żal. Ale znowu też historyk powie, już tak bardzo tu przyspieszyłem, ale myślę, że to warto spiąć taką klamrą. Jeżeli się patrzy na reżimy takie jak polski reżim komunistyczny, który był reżimem niesamodzielnym, a też kiedyś totalitarnym, potem, potem autorytarnym dyktaturą i w ogóle rzeczą jak, jak najmniej sympatyczną, to nie ma takich reżimów, których liderzy zostaliby skazani Chyba, że przegrali wojnę, a tutaj nikt nie przegrał wojny, i ja powiem tak chwała Bogu, że wojny domowej w Polsce nie było w 1989 roku. Nie mamy już dużo czasu, żeby zagłębiać się w te meandry okrągłego stołu, ale na samym początku powiedziałem, że, że zastanowimy się chwilę uh -huh. na temat tego, że niektórzy uważają ten okrągły stół za symbol sukcesu, symbol nowej Polski, dla innych utraconej szansy. Inni mówią o zdradzie. Tak, no, ta zdrada, pole... czy, po, po, potencjalnie ta zdrada polegałaby na tym, że doszło do zbliżenia elit z jednej i z drugiej strony i kiedy w maju, czyli już po okrągłym stole, w maju 89 roku na Uniwersytet Gdański przyjechał Aleksander Kwaśniewski i, i Adam Michnik, to, to pamiętam ze wspomnień Piotra Semki, ówcześnie studenta UG, oni, czyli młodzi kontestatorzy, byli w szoku i byli absolutnie zdegustowani, że oto Kwaśniewski i Michnik mówią sobie po imieniu, poklepują się jest pewna sympatia między nimi. No, te zdjęcia z wódeczką, oczywiście propagowane przez służbę bezpieczeństwa, wódeczką w Magdalence, w Nikniks. Tak, Pito, Michnix, tak. To, to, to robiło fatalne Kaśniewski. wrażenie. Muszę powiedzieć, że na, na mnie robi w dalszym ciągu nie najlepsze na wrażenie. smak pozostał. Niesm tutaj, jeżeli o to chodzi, to nie smak to pozostał. Ale to, to właśnie stworzyło takie wrażenie, że tam był jakiś dagawor. Tam hmm. jeszcze coś zostało powiedziane. A tymczasem nie zostało powiedziane nic więcej ponad to, co zostało powiedziane i podane do, do Publicznej wiadomości albo to, co no, okazało się w toku roku 1989, ale doszło do tego zbliżenia. To znaczy, te rozmaitego rodzaju nieformalne kontakty, które wtedy na, na zostały nawiązane, one faktycznie ukształtowały trzecią RP na, no, na pewno do roku 2005, bo później hmm. to, już bym, to już bym nie przesadzał. Później, później już to było inaczej. Osobna historia, sama w sobie bardzo ciekawa. To jest osobna historia, to jest historia na osobny program rozmowy o tym co było później, natomiast na pewno okrągły stół doprowadził do jednego. PRL bis nie zaistniał. Chwała Bogu, dokładnie tak jak mówisz. Ale mógł, tak jak mówiliśmy. Eee, I to będzie taka klamra spinająca cały ten program. Michał Przeperski, doktor Michał Przeperski z Muzeum Historii Polski, autory, tak jak już mówiłem, książki Dziki Wschód, Transformacja po polsku, był naszym gościem, dziękuję. Bardzo dziękuję. Program realizowała Justyna Kalinowska, wideo mm, z kolei realizowała Ola Ćmiel, a ja się nazywam Łukasz Starowiejski, no i zapraszam za tydzień.